Hej, Piran, kolejna paczka z Chin, tym razem ze strony banggood.com. O ile poprzednio, jak unboxowałem coś z Chin, nie do końca znałem firmę i z perspektywy czasu żałuję, że zrobiłem dla niej jakikolwiek materiał, to Banggooda znam, polecam, korzystałem już kilka razy. Wszystko zawsze przyszło bardzo fajnie. Nie zawsze ceny są najlepsze, ale znajdziecie jakieś rzeczy, których może gdzieś indziej nie być, więc bardzo się ucieszyłem, że ktoś do mnie napisał. Co prawda na Banggoodzie nie ma jakichś tam super chińskich noży ani nic w tym stylu, więc stwierdziłem, że pójdę w trochę inną stronę. A poprosiłem o podesłanie jakiejś kamery sportowej i podesłali mi jedną. Zobaczymy, co jest w środku. Więc biorę się. Generalnie obiecałem Chińczykom, że co prawda recenzji tej kamery nie zrobię, bo na kamerach się średnio znam. Pamiętacie, że jak kupowałem tą, którą teraz nagrywam, to pytałem się was na Facebooku, jaką właściwie mam kupić. To mogę zrobić taki krótki filmik, w którym pokażę, co ona potrafi. I myślę, że załatwię to za jednym razem, więc w tym filmie gdzieś pod koniec na pewno wrzucę jakieś materiały nagrane właśnie z tej kamery, żebyście zobaczyli, o co chodzi. Dobra, jak widzicie, jest to SJCAM M10 w wersji podstawowej. Od dłuższego czasu wychodzą znacznie lepsze kamery niż ta, muszę przyznać, więc szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego podesłali mi akurat tą, zwłaszcza w tej trochę słabszej wersji. Zobaczymy, co jest w środku. Natomiast nie jest to kamera droga, około $70, z tym, że za $70 możecie kupić już coś znacznie lepszego, więc szczerze mówiąc nie będę wybrzydzał, że dostałem taką kamerę, nie? Ale jeśli miałbym jakąś kupować, na pewno rozejrzałbym się za inną, chociażby Xiaomi, nie wiem jak się to czyta, która jest całkiem fajna, ewentualnie którąś właśnie z SJCAMów, ale wyższych. Wiem, że jest na przykład model M10 Plus, jeśli dobrze pamiętam. Chodzi o to, że z każdą generacją tych kamer po prostu dokładają do nich funkcji i jakość nagrywanego materiału jest coraz lepsza. Jakoś się nie znam strasznie na kamerach, więc wybaczcie mi, jeśli coś spierniczę, ale no i oczywiście, jeśli chcecie zweryfikować jakieś informacje, to będą wszystkie linki, możecie to sobie sprawdzić. Jeśli chodzi o kamerę, to pierwsza rzecz, którą widzę, przysłali mi czerwoną, więc jest całkiem fajnie. Dowiadujemy się, że z tyłu ma 1,5-calowy LCD, które jest moim zdaniem fajne, bo można od razu podejrzeć, co nagrywacie. Niektóre te kamery sportowe tego nie mają. Image resolution, to nas na razie nie interesuje, video resolution. I to jest pies pogrzebany. Najwyższa możliwa opcja to 1080 w 30 fpsach. Ten materiał, który teraz oglądacie, jest nagrywany w 60 fpsach. Niektórzy podobno zauważają różnicę, podobno obraz jest płynniejszy. YouTube też to od dłuższego czasu ogarnia, więc nie ma z tym problemów. 30 fpsów to jest taki przeciętny film. Jak idziecie do kina, to w większości przypadków to jest około 30 fpsów. Władcę Pierścieni, jak kręcili, to kręcili chyba w 45 i to już był taki szał, nie? Więc jakoś nad ilością klatek bym się nie spuszczał strasznie, chyba że faktycznie chcecie te FPS-y sobie wykorzystać, bo jeśli odtwarzacie 60 FPS-ów w tempie 30 FPS-ów, no to oczywiście wasz film zwalnia o połowę, więc można to wykorzystać do różnych efektów, zwłaszcza jeśli nagrywacie właśnie jakieś, nie wiem, narty i chcecie tam jakiś śnieg zwolnić, jak ktoś wam podjeżdża, to może być fajne. Natomiast i oczywiście 60 fpsów sprawia, że szybki obraz będzie znacznie płynniejszy, więc jak biegniecie na przykład, to wszystko powinno być płynniejsze.
Jeśli chodzi o inne tryby, to 720p obsługuje podobno 60 klatek. Z tego co wiem, po prostu jest to 30 klatek, z tym, że każda klatka jest wyświetlana dwa razy, czyli tak naprawdę jest to 30 fpsów. Nie wiem czemu firma zdecydowała się na coś takiego. Format kompresji wideo chyba jest zgodny z YouTube'em bez problemu, z tego co widzę. Ale nie dam się na tym do końca. Poza tym są jeszcze dwa tryby, których nikt nie będzie wykorzystywał, bo mamy XXI wiek. Wideo, coś tam, zdjęcia, rozdzielczość 4000x3004. Raczej też nie będziecie robić tym zdjęć. Zoom 4 razy, zapewne zoom cyfrowy. Przecież optycznego by się tu nie dało wcisnąć. USB 2.0. Bateria wytrzymuje 90 minut na najwyższym trybie, więc jest nieźle. Baterie są do tych kamer strasznie tanie, więc jeśli chodzi o to, można sobie w każdej chwili dokupić. A jak mi się będzie przydawała ta, to pewnie to zrobię. 48 gram bez baterii, waży 64 z baterią. Dobra. Mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy są w środku. Z tego co wiem, przysłali mi wersję bez akcesoriów, ale chyba jednak coś mi przysłali. W bardzo podobnej cenie jest wersja z akcesoriami, więc jeśli miałbym kupować taką kamerę dla siebie, to wybrałbym tą napchaną różnymi akcesoriami, więc to warto zawsze mieć, nie? Bo szczerze mówiąc, te wszystkie akcesoria są najdroższe w tej całej imprezie. Nie wiem, jak to wypada w GoPro, chyba tam akcesoria są jednak tańsze od kamer, ale tutaj jest różnie. No, jednak dostaję jakieś tam rzeczy, szmatka, są w środku trzy pudełka, co zresztą widzieliście, a jakieś pokrywki, instrukcja chyba, z której zaraz będę korzystał, bo nie wiem do końca, czy tego używa, kabelek. A tutaj mamy dodatkowe akcesoria, których no widzę, że też jest sporo, więc jest nieźle. Mamy różnego rodzaju montaże. Myślę, że nie będę się tym zajmował teraz. Zaraz to wszystko po prostu rozpakuję, zrobię cięcie, bo szkoda jest waszego czasu. No i nasza kamera. W rzeczy samej. Muszę przyznać, że wygląda całkiem profesjonalnie. Chociaż, no cóż, mam ciągle z tyłu głowy fakt, że jakość nagrań może nie być najlepsza. Z racji tego, że jest to już, no, tak jak wspomniałem, trochę starszy model. Powiem szczerze, że myślałem, że przyślą mi wersję z samym tym uchwytem. To jest taki zwykły klip, który wkłada się w kamerę od przodu, nie jest w żaden sposób wodoodporny, ani nic z tego. Natomiast przysłali mi wersję z trochę większą ilością akcesoriów, co jest fajne, bo muszę przyznać, wykorzystam to bez problemu, nawet na co dzień. Ok, jest strasznie mocny tutaj klips. Ok. Otwieram go w złą stronę. Zobaczmy, co jest w środku. Jest nasza kamera. Jest strasznie tycia, natomiast jeśli porównalibyście ją z odpowiadającym jej modelem, który nazywa się SJ4000, to wcale nie jest taka mniejsza. Dobra, zobaczmy, czy w środku jest naładowana bateria. Okej, bateria jest naładowana do połowy. Co zrobię teraz, to wyłączę kamerę i wsadzę do środka kartę microSD. Wyciągnąłem ją ze swojej komórki na szybko. Mam nadzieję, że jest na niej jeszcze trochę miejsca. Jest to mała karta, 2 GB. Jeśli chodzi o obsługę kart, nie wiem, czy to było podane. Chyba nie. A nie, było. Micro SD
obsługuje do 32 GB. Jakość podglądu nie jest najlepsza, natomiast widać wszystko, co trzeba. Zwróćcie uwagę, jak szeroki kąt jest tego nagrania. Pokazuje mi, że mam 20 sekund nagrania, więc myślę, że zrobimy w tym momencie cięcie. Poszukam lepszej karty, rozpakuję wszystko, co widzicie i do Was wrócę. Okej, opróżniłem tą 2 GB kartę, nie mogłem znaleźć innej, musicie mi wybaczyć, jedyne jakie mam tu 64, a jak wiemy ta kamera tego nie obsłuży. 2 GB pozwalają na 17 minut 50 sekund nagrania, więc moja rada, przynajmniej 16 GB, jeśli planujecie kupić tego typu kamerę. No cóż, coraz tańsze są te wszystkie karty pamięci, zwłaszcza tych wyższych klas. Chcecie jak najwyższą klasę, żeby po prostu nagranie było jak najszybsze. Chociaż nie wiem, czy w tych czasach to problem, bo pewnie kamery mają tego typu dość potężny bufor, więc spoko. Zanim zajmiemy się samą kamerą, pokażę Wam jeszcze na szybko, co było w zestawie. Mamy następujące rodzaje montażów. Mamy dwa montaże tego typu, wsuwają się na takie płytki, które można gdzieś sobie przykleić. Jak widzicie, od spodu jest taśma klejąca, dostajemy zapasową taśmę klejącą również. Mamy taki krótki, mamy taki dłuższy. Wszystko to montuje się na takie śruby. Zobaczmy, czy w miarę gładko chodzą. Możemy je sobie wymieniać i tutaj mamy jeszcze inne tego rodzaju montaże. Wykręcamy całą tą śrubę i teraz w teorii możemy sobie wyciągnąć. A w niektórych kamerach jest problem, bo to jest trochę za gładkie, więc nawet jeśli dokręcicie na maksa, czasem zdarza się po prostu, że to się ślizga, więc zobaczymy, jak jest z tą kamerą, ale teraz tego po prostu nie mam jak sprawdzić. Muszę zabrać kamerę na jakieś wojaże. Dostajemy takie przedłużacze jakby, coś w tym stylu. Dostajemy zwykłe montaże. To można gdzieś sobie wkręcić. Natomiast tutaj mamy element, w który to się wkręca. Wydaje mi się, że to jest zwykła śruba do statywu. Nie jestem teraz w stanie tego sprawdzić, ale w tym momencie to pozwala nam połączyć te różne elementy ze zwykłymi statywami, takim jak ten, na którym teraz stoi kamera. Więc to jest spoko. Mamy tą zwykłą jakby klateczkę, którą można sobie gdzieś przypiąć. To jest bardzo fajne. Jeśli chcecie nagrywać z pierwszej osoby na przykład. A tutaj mamy zwykłą, pewnie widzieliście to już setki razy, obudowę wodoodporną. Dostajemy zapasowe drzwiczki. Te drzwiczki co prawda nie chronią przed wodą, mają otwory, natomiast nadal chronią przed upadkiem. Chodzi o to, żeby po prostu trochę lepiej nagrywał się dźwięk. Zobaczymy, jaki dźwięk w ogóle nagrywa ta kamera. Myślę, że te 17 minut, które mam, wystarczą na jakieś tam, no właśnie się włączyła, wystarczą na jakieś tam wstępne oględziny. Dostajemy jakieś paski, które nie do końca wiem, po co są, ale dojdę do tego, obiecuję. Chyba można je przełożyć po prostu przez te uszy, które są tutaj, sobie zamontować gdzieś na ciele taką kamerę. Mamy też na przykład do roweru na jakąś rurę czy coś w tym stylu montaż, więc to jest fajne. Kabelek oczywiście, tu dostajemy jeszcze nalepeczki. Zaraz sobie gdzieś je przykleję. Dobra, bierzmy się za samą kamerę, bo szkoda czasu. Uruchamiamy od góry przyciskiem mode. Przyciskiem, który równocześnie jest przyciskiem mode, więc podejrzewam, że jak zaraz kliknę. Dobra, w ogóle skupmy się na tym, co jest na tej kamerze, bo jeszcze tego Wam nie pokazałem. Mamy z boku przyciski, z tego co rozumiem, tu wybieramy opcje,
przycisk M jak menu, góra dół, można sobie, cóż to, dobra, co właściwie zrobiłem, wybieramy chyba opcję, nie wiem czy wybieramy opcję, czym wybieramy opcję? Coś popsułem. Wybieramy opcję, skoro nie tymi przyciskami, to wybieramy opcję klikając czerwony przycisk nagrywania. Dobra, jak widzicie mamy tutaj wszystkie wyszczególnione. Nie będę się skupiał na innych niż 1080, bo mi się wydaje, że w tych czasach te inne rozdzielczości nie są już naprawdę ważne. Cyclic Record, nie wiem co to jest. Możemy chyba sprawić, żeby nagrywała raz na jakiś czas, aczkolwiek nie wiem do czego to jest i raczej nie będę korzystał. HDR, się kliknąłem, HDR on off, a włączmy on, zobaczymy, może poprawi jakość. Nie mam porównania, więc nie będziemy wiedzieć, czy poprawi jakość. Motion detection. Zapewne zaczyna nagrywać, gdy widzi rów. Audio datestamp oczywiście wyłączamy. Jesteśmy w latach 90. To jest oczywiście ten mały napis z datą, który wyświetla się na dole. Capture mode. Tu możemy ustawić samowyzwalacz. To pewnie jest rozmiar zdjęcia. Quality, normal, fine, economy, a dajmy fine. Czy to nam w jakiś sposób zmieni czas nagrywania? Nie. Co my tu jeszcze mamy? Sharpness, może nie będę się z tym bawił. Weight balance, auto, może być. Ufam ci kamero, że dasz radę. Color. Tu możemy ustawić sobie nagrywanie w czerni i bieli i sepi. Wow. Jest 9 stron tych menu, więc nie wiem, czy chcę wam się przechodzić przez wszystkie ze mną, ale trudno. Na potrzeby wideo musimy. ISO, oczywiście ilość światła, ekspozycja, wykrywanie twarzy. Czy jest włączone? Face detection. Można nawet sprawdzić, czy ktoś się uśmiecha. O Boże, permanentna inwigilacja. Nie do końca wierzę w te wszystkie elementy. Po prostu wystarczy powiedzieć ludziom, żeby się uśmiechali przed zrobieniem zdjęcia. Anti-shaking. Czy jest włączony? Włączmy, bo mi się ręce raczej trzęsą, a nie chcę, żeby to wpływało na jakość nagrania potem. Quick review, nie wiem co to jest, szczerze mówiąc, datestamp, language, daytime, sprawdźmy czy jest polski, o jest polski, zobaczmy czy jest jakoś spolszczony, normalny, ale nawet nieźle. Auto wyłączanie, przez 3 minuty może być, dźwięk przycisków, będę wiedział, że coś się przycisnęło, niech zostanie. TV out. Można dokupić kabel, który pozwala na przykład zamontować tą kamerkę w dronie. I chyba to jest do tego potrzebne. Wtedy kamera wypluwa obraz przez któryś z tych złącz. Zewnętrzny ekran. To samo. Podgląd wideo. Przez 1 minutę. Cokolwiek to jest. Częstotliwość odświeżania ekranu chyba. Obrót obrazu 180 stopni. To gdybyście montowali swoje kamery, tak. Kamera jest generalnie też reklamowana jako tak zwany dashcam, czyli rejestrator do samochodu. Tutaj możecie włączyć tryb samochodowy, który pewnie oznacza tyle, że jak kamera dostaje zasilanie przez USB, włącza się i zaczyna nagrywać.
Tak samo pewnie nagrywa w interwałach co jakiś czas. OSD, nie wiem co to jest. Numer rejestracyjny. Nie mam pojęcia. Format karty, ustawienia fabryczne, dane kamery. Dobra, to wszystkie ustawienia. Myślę, że wszystko, co chcieliśmy wiedzieć, już wiemy. Włączyłem tryb. Włączyłem tryb wideo, czyli jednym kliknięciem zmieniamy między trybem nagrywania a trybem robienia zdjęć. Brak obrazu, świetnie. Nie wiem, czemu wyświetla brak obrazu, ale jest ok. Dobra, nagrajmy sobie coś. Zero dźwięku, że nagrywa, to może być trochę problematyczne, ale trudno. Dobra, jest taką sporę. Ale coś kliknąłem. Dobra. Jest całkiem spory tutaj ten kąt widzenia tej kamery. To jest fajne w kamerkach sportowych. I tak, miałam brody. Musiałem zgodzić, bo coś mi pod nią wyskoczyło od chyba zimna albo wilgoci. Nie chcę wam pokazać pokoju, bo tutaj jest nasza suszarnia do prania, ale generalnie jak widzicie trzymam kamerę mniej więcej w połowie pokoju, a nagrywa całą ścianę i jeszcze trochę po bokach. Czyli jeśli chodzi o ten efekt rybiego oka, jeśli go pożądacie, to jest tutaj całkiem fajny. Dobra. Myślę, że nie będę nagrywał tutaj więcej w pokoju. Ruszę się z kamerą gdzieś na dwór. Jest dzisiaj trochę szaro, więc zobaczymy przy okazji, jak kamera radzi sobie z kiepskimi warunkami pogodowymi. Drażniące jest to, że nie ma tego dźwięku, który oznacza, że zaczęliście nagrywać. Generalnie wyszedłem sobie do swojego ogródka. Jest bardzo ładnie. Trochę pada deszcz, więc tym lepiej. Jeśli ciekawi was, jak wyglądają kolory, to proszę bardzo. Znacie moje rośliny z innych filmów, więc porównacie sobie kolory. Jeśli chodzi o jakieś nagrywanie taką kamerą, to muszę przyznać, że trochę brakuje mi faktu, że nie mam podglądu, natomiast wierzę, że jako, że kon jest tak szeroki, można sobie bez problemu taką kamerę wycelować, więc szukacie czegoś jako pierwsza kamera do vlogowania, muszę przyznać, że to może być dobra opcja. Sprawdźmy jeszcze, jak kamera radzi sobie z wodą. Mam tutaj tą obudowę. Może wsadzę bez żadnych cięć, żebyście mieli od razu porównanie, jak bardzo kiepsko będzie kamera brzmiała. Myślę, że jeden test, który mogę jeszcze zrobić na szybko, bez jakiegoś tam wchodzenia w szczegóły. Mogę się z kamerą przebiec. Myślę, że to w jakimś stopniu pokaże nam, jak kamera radzi sobie z drganiem. Przepraszam.
ale generalnie takie kamery nie mają jakiejś zbyt dobrej stabilizacji. Dopiero wchodzą na rynek takie, które mają i faktycznie niektóre mają już stabilizację optyczną, to znaczy cały ten zespół soczewek i w ogóle się rusza, więc zobaczmy co z tym. No i jeszcze może mały test odporności bez jakiegokolwiek bez jakiejkolwiek obudowy. Co wy na to? Jest spoko. Przez chwilę było dziwnie, bo zgasł podgląd. Wydaje mi się, że tak kamera sobie oszczędza resztki prądu, ale generalnie to mnie trochę zmyliło. Jest ok, wracam do środka. Zobaczymy na komputerze, jak to wygląda. Podłączyłem kamerę do komputera dedykowanym kablem i jest opcja wykorzystania jej też jako kamera, internetowa. Generalnie, jak widzicie, tutaj są te pliki, otwiera się jako zwykła pamięć i nagrywa w formacie MOV. O zgrozo. Myślałem, że MOV wyginęło już dawno. No, jest nieźle. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, co już wam mogę pokazać. Myślę, że już to słyszycie. Przy normalnym mówieniu kamera nagrywa strasznie, strasznie, strasznie cicho, ale no cóż, nie od tego jest, prawda? Więc tak, wracam na swój stoliczek opowiedzieć wam moje finalne przemyślenia i puszczę wam wszystko, co nagrałem tą kamerką dotychczas. Okej, biorąc pod uwagę, że nie mam porównania do innych kamerek tego typu, jestem całkiem zadowolony. Muszę przyznać, że z tego co widziałem, jakość nagrywania jest okej. Może byłaby lepsza, gdyby było trochę jaśniej na dworze, ale tego dowiemy się dopiero jak zacznie świecić słońce. Jedno co mnie właśnie wkurza, to nie ma dźwięku nagrywania i no cóż, jakość dźwięku jest słaba. Tam w materiale, który nagrałem, wspominałem, że to może być fajna kamera dla vlogerów. No, może być fajna pod warunkiem, że ktoś sobie będzie nagrywał zewnętrznie dźwięk, a to jak wiemy raczej nie będzie się starzało, więc wybierze raczej inną kamerę. Ciekawe jak na tle tej lepszej wersji M10 Plus, jeśli dobrze pamiętam, wypada dźwięk. Na pewno tamta kamera ma już bardziej wypasione funkcje, jeśli dobrze pamiętam, na przykład komunikację przez Wi-Fi, czyli mamy podgląd na to, co nagrywamy przez na przykład smartfona. Dopiero się skapnąłem, że na dole jest 2013. No cóż, to może być data produkcji tych kamer, czyli widzicie, że no już mają trochę lat, jeśli o to chodzi. Dobra, z mojej strony to tyle. Zostawiam wam was z materiałami, które nagrałem. Może jeszcze zrobię kilka zdjęć. Okej, moją trzęsącą ręką. I selfie! Okej. Pamiętajcie, że YouTube trochę kastruje jakoś, czyli jeśli pojawią się jakieś tam kwadraty w dziwnych miejscach albo coś w tym stylu, nie zdziwcie się. YouTube tak ma. Ale poza tym jest spoko. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.